Rozmowa dnia. A drugim gościem wtorkowych sygnałów nie jest pan Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, rozpoczynamy od tego, co dzisiaj pisze na czołówce Dziennik Gazeta Prawna. Koniec snów o jednej liście. Platforma odpuszcza temat jednej listy opozycji. Dziś bazowym scenariuszem jest wspólny start Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050. Lewica ma iść w wyborach osobno. Jest coś na rzeczy? Faktycznie idziecie z koalicją na wybory, z Koalicją Obywatelską? Panie redaktorze, mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim bezrybiem, a na bezrybiu i rak ryba. Nie słyszałem, żeby Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, sam prezes Kosiniak-Kamysz w tej kwestii prezentował jakieś inne poglądy i opinie. Owszem, wiem, że Gazeta Wyborcza w ubiegłym tygodniu opisywała różne scenariusze, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że naszym celem jest budowanie listy centroprawicy wokół Koalicji Polskiej i to jest główny cel, a nie układanie się z Platformą Obywatelską. No, Platforma Obywatelska programowo bardzo mocno skręciła w lewo, więc w tej chwili niech dyskontuje już ten poziom poparcia, który ma na lewej stronie. My natomiast chcemy rzeczywiście pracować i stąd nasz program także wyborczy w tej chwili prezentowany dotyczący lepszej Polski na wyjazdach naszych polityków w całym terenie, w całej Polsce, gdzie właśnie podajemy pakiet trzech projektów ustaw, które będą także ustawami obywatelskimi, gdzie właśnie proponujemy tą wdowią emeryturę w przypadku emerytur osób, które zostają samotne. To także kwestie związane właśnie z brakiem opodatkowania i oskładkowania tej części zarobków, które mamy na drugim etacie i na nadgodzinach. No i najważniejszy program, który jest skierowany do ludzi młodych, to własny kont, gdzie chcemy, żeby nie tylko udział własny z te 100 tysięcy złotych na start gwarantowało państwo na pierwsze mieszkanie, na pierwszy dom, ale żeby także wprowadzić trwały, stały kredyt hipoteczny oprocentowany na 1,5% i to dla tych, którzy dzisiaj zaciągnęli kredyty, jak również dla tych, którzy będą mieli kredyty w przyszłości. Wtedy to ożywi rynek budowlany, ożywi także gospodarkę, więc idziemy z własnym programem, z własną ofertą, z własną propozycją. Nie oglądamy się tutaj na koalicję. Czyli panie pośle, z tego co pan mówi wynika bardzo wyraźnie. My, Koalicja Polska, nie pójdziemy z Platformą razem na jednej wspólnej liście do wyborów. Dobrze zrozumiałem? A do wyborów panie redaktorze, ja niczego zagwarantować nie mogę, dlatego że jestem jednym z członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Decyzję podejmuje Rada Naczelna. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie ordynacja. Przecież w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość przy tej ordynacji grzebie, więc jak ostatecznie ona wyjdzie z Sejmu, z Senatu i później co podpisze pan prezydent, to także będzie determinowało zachowanie opozycji. Ale na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby, żebyśmy mówili w tych warunkach wyborczych, że trzeba budować jakoś trójkoalicję, o której pisze Dziennik Gazeta Prawna, którą też ze zdumieniem przed 6 rano przeczytałem i troszkę się uśmiechnęłem. No właśnie, jeszcze jedno pytanie, bo tam jest też mowa o Hołowni, czy jedno pytanie dotyczące tych wyborów. Z Hołownią tak czy nie, Koalicja Polska? Ta budowanie centroprawicy? To będzie zależało także od Hołowni, nie tylko od nas. My jesteśmy otwarci, natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to Hołownia musi zdecydować, w jakiej konfiguracji on chce iść do wyborów. Zobaczymy. Panie pośle, muszę panu przyznać, że jest pan jednym z nielicznych posłów opozycji, który wymienił jakieś elementy programowe, bo tak do tej pory to wszyscy właściwie po waszej stronie mówią, PiS jest zły, PiS niedobry, PiS taki, PiS owaki i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, ja niezmiennie mówię od co najmniej 7 lat, kiedy PiS doszedł do władzy, że antypisem opozycja nie wygra. Jeśli opozycja nie przedstawi lepszych, bardziej nośnych, docierających do ludzi projektów, propozycji gospodarczych, społecznych, to niczego nie rozwiąże. To dlaczego opozycja tych projektów nie przedstawia? Oprócz tych pakietów, o których mówiłem, to pan doskonale wie, że co najmniej od dwóch lat mówię o samowystarczalności energetycznej, którą należy zacząć budować od gospodarstwa domowego, gospodarstwa rolnego poprzez wieś, sołectwo, a później dalej ewentualnie gminę, powiat. I uważam, że w ciągu 2-3 lat polskie powiaty mogą być samowystarczalne energetycznie tylko i wyłącznie w oparciu o odnawialne źródła energii. I z zadowoleniem zauważam, że w ostatnich
dniach w rządzie w tym kierunku jakoś prace ruszyły. Jakie będą efekty, będę się przyglądał. Jak będzie trzeba, będę podpowiadał, bo uważam, że kwestia samowystarczalności energetycznej jest ponadpolityczna i to się zwyczajnie Polakom już od dawna należy. No właśnie, też Dziennik Gazeta Prawna, na dalszych stronach. Planujemy liczne programy wspierające rozwój źródeł odnawialnych oraz biogazowni na terenach wiejskich i w rolnictwie, zapowiada wicepremier Henryk Kowalczyk, który jest równocześnie ministrem rolnictwa. Mówi pan ciepło o tym, mówił pan też ciepło w miarę o projektach zmiany ordynacji, tak żeby te komisje wyborcze zeszły do jak najniższego poziomu do wsi, gdzie do tej pory były, w niektórych wsiach były problemy z dotarciem do komisji wyborczej. Czy to oznacza jakiś ukłon w stronę PiSu? Nie wiem, jakiś sygnał wysłany, słuchajcie, możemy się dogadać, my Koalicja Polska. Panie redaktorze, to jest bardzo mocny ukłon w stronę wyborców, w stronę Polaków, bo to nie są programy dla PSL-u, to nie są programy dla PiSu, to są programy dla Polaków. Samowystarczalność energetyczna, jeszcze raz mówię, ja mówię o tym od wielu lat, zwracam na to uwagę i wtedy, kiedy blokowano wiatraki, kiedy zmieniano przepisy dotyczące fotowoltaiki, czy lekceważono zupełnie kwestię biogazu jako podstawowego magazynu energii odnawialnej i stabilizatora tej energii w stosunku do wiatru i słońca, to wtedy się ze mnie śmiano. Dziś już także w rządzie dojrzeli do tego, żeby nad tym solidnie popracować, bo w okresie świąt Bożego Narodzenia mieliśmy dzień, w którym 60% zużywanej energii to była energia z wiatru i do tego wiatru na lądzie, więc gdybyśmy mieli do tego odpowiedni poziom jeszcze biogazowni, a w Polsce możemy wyprodukować co najmniej 10 giga energii, jeśli chodzi o biogaz, więc to byłby super stabilizator i jednocześnie uzupełnienie tego, co jest potrzebne w przypadku fotowoltaiki, bo fotowoltaika w Polsce, szczególnie zimą, jesienią, to jest kilka godzin, a biogaz możemy produkować energię, ciepło, biometan wtedy, kiedy tego słońca nie ma, więc to jest ważny instrument, ważny element. Jeśli zrozumiemy, że do tego potrzebne są jeszcze autonomiczne linie energetyczne, przesyłowe i biogazowe, to wtedy mamy komplet. I taki projekt ustawy o demonopolizacji przesyłu energii i gazu ja złożyłem w Sejmie już prawie rok temu. Leży, nawet numeru pani marszałek nie nadała. No, ja się na tym nie znam akurat, więc o to nie będę pana dopytywał. Jeszcze jedno pytanie. Załóżmy, że PiS wygrywa wybory, brakuje mu paru głosów do rządzenia. Wyobraża pan sobie, że PSL wejdzie po wyborach coś w rodzaju w koalicję z PiSem? Bo na przykład też ciepło mówiliście o zakupach zbrojeniowych. Jeśli PiSowi brakuje parę głosów do rządzenia, to nie wygrywa i rządził nie będzie. To jasno chcę powiedzieć. Natomiast PiS może ewentualnie próbować jeszcze, jeśli będzie jako partia pierwsza i pan prezydent wyznaczy kandydata z PiSu na premiera, to PiS może próbować ten system, który już wypróbował w czasie tych dwóch kadencji, a więc podbierać, podkupywać polityków, posłów z różnych opcji politycznych. I przecież to nie jest żadna rzecz nowa, jeśli chodzi o to środowisko polityczne. I to jest ten wariant, który ewentualnie może dać PiS-owi uzupełnienie. Dlatego opozycja, która będzie szła przynajmniej w dwóch blokach wyborczych, lewicowo-liberalny i centrowo-prawicowy, czy centroprawicowy, no to wtedy mamy szansę, że wygramy taką większością, że już PiS nie będzie musiał niczego kombinować, po prostu zwyczajnie odejdzie od władzy. Jak będzie naprawdę, zobaczymy na jesieni. Drodzy Państwo, wszystko jest możliwe, każdy scenariusz. Naszym rozmówcą jest pan Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej, ciąg dalszy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, o co tak naprawdę z tym KPO chodzi? Wczoraj rozmawiałem z profesorem Antonim Dudkiem i on mówi coś takiego, że w tej chwili w Sejmie toczy się walka o to, kogo obarczyć za to, że tych pieniędzy z KPO może nie być. Tak to wygląda, bo to już dziwnie wygląda w tym Sejmie. Otóż, panie redaktorze, słyszeliśmy wywiady pana premiera po uchwaleniu ustawy w Sejmie. Słyszeliśmy także wywiady nowo powołanego ministra Przydacza z kancelarii pana prezydenta. I z ich wypowiedzi ja bardzo mocno wnioskuję, że nie spodziewają się tych pieniędzy wcześniej jak na przełomie 3-4 kwartału. A więc im się do tych pieniędzy nie śpieszy. Mamy już stracone 22 miesiące. I teraz chcę wyraźnie powiedzieć, ustawa, którą żeśmy przyjmowali w Sejmie, to nie była ustawa o Sądzie Najwyższym, tylko była to ustawa na rzecz pewnego zaufania wobec pana premiera, który stwierdził, że jak tę ustawę uchwalimy, to uczynimy pierwszy krok na drodze do pozyskania tych pieniędzy. Ale ta ustawa, o czym nikt nie mówi, ona oprócz tego, że niczego nie naprawia w wymiarze sprawiedliwości, ta ustawa de facto demontuje
Naczelny Sąd Administracyjny, bo dzisiaj w Naczelnym Sądzie Administracyjnym są sprawy, które toczą się od 4, 5, a nawet 6 lat. Znam jedną sprawę z 2015 roku. Więc jeśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nielicznego jeśli chodzi o skład sędziowski, dorzucimy kwestię wzajemnego uznawania bądź nieuznawania sędziów, a więc weryfikacji sędziowskiej, no to zapchamy ten sąd i już obywatel, który oczekuje na pozytywną decyzję administracyjną dla siebie w sprawie inwestycji, w sprawach powiedzmy własnościowych, po prostu zwyczajnie tej decyzji nie będzie miał. Więc to jest zła droga, to jest zły kierunek. Daliśmy do Sejmu ustawę naprawczą profesora Michała Kazimierza Ujazdowskiego, senatora, i tam jest w tej ustawie i sprawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej, i kwestia nienaruszania prerogatyw pana prezydenta, więc ten 7-letni staż i spełnione kamienie milowe. A tu w tej chwili, jak pan mówi o tych środkach z KPO, o co w tym wszystkim chodzi, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby gonić króliczka, a niekoniecznie go dostać, a na końcu w trakcie kampanii mówić, że byłoby nam dużo lepiej, gdybyśmy mieli te pieniądze, no ale widzicie, to ta druga strona tych pieniędzy dać nie chce. Ale przecież wiemy doskonale, że to nie ta druga strona jest tylko i wyłącznie partnerem, bo strony są dwie. I nasza strona polska, strona pan premier Mateusz Morawiecki, podpisywał wszystkie kamienie milowe i wie dokładnie, co trzeba spełnić. Czekał półtora roku, nie czyniąc nic w tej sprawie, w tym kierunku, żeby przybliżyć nas do unijnych pieniędzy, a teraz tak dawkuje. Dlaczego razem z ustawą o Sądzie Najwyższym nie odblokowano ustaw wiatrakowych i nie przyjęto ich na poprzednim posiedzeniu Sejmu? No prawdopodobnie będziemy je przyjmowali czy rozpatrywali 25-26 stycznia. A przecież tych kamieni milowych jest jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt, które trzeba spełnić, żeby złożyć wniosek. Druga bardzo ważna rzecz, o której się nie mówi. Otóż Polsce zaliczka na Krajowy Plan Odbudowy w październiku 2021 roku należała się jak psu zupa. I ja nie rozumiem, dlaczego polski rząd nie złożył skargi na Komisję Europejską za bezczynność, na bezczynność Komisji, za to, że tych pieniędzy nam nie dała. Bo ja nie wiem, jak Komisja to uzasadniała, a wtedy jeszcze te wszystkie kamienie milowe nie obowiązywały. Polska była trzecim państwem co do wielkości tego funduszu zaliczkowego. Ponad 20 miliardów złotych, a może dlatego, panie pośle, że Komisja Europejska po prostu nie podoba się ten obecny rząd i chciałaby zmiany władzy w Polsce i wszystko jest grą polityczną. Dobrze, to panie redaktorze, Komisja podjęła taką decyzję. Dlaczego polski rząd, jeszcze raz podkreślam, nie złożył skargę na bezczynność Komisji do Trybunału Sprawiedliwości? Dlaczego o te pieniądze się nie upomniał? Dlaczego polski rząd wtedy, kiedy jednoosobowo orzeka sędzia z Hiszpanii karę za Turów, nie składa na to zarządzenie, że tak powiem, skargi, bo przecież tego typu kary muszą zapadać w gronie co najmniej trzech sędziów, a nie jednego, więc polska strona nie dba, polski rząd nie dba o nasze polskie pieniądze. Drodzy Państwo, to była rozmowa, druga rozmowa we wtorkowy poranek z panem posłem Markiem Sawickim z Koalicji Polskiej. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.